John Wick to jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmowych zabójców ostatnich lat. Grał go Keanu Reeves, w Cyberpunku mamy już Johnny'ego Silverhanda, który jest również grany przez Keanu, ale umówmy się, Keanu nigdy za wiele. Ja jestem Jaro i zapraszam was na odcinek Build Johna Wicka w Cyberpunku. Build zaczniemy od kreatora postaci, ale jest to zupełnie opcjonalna część. W opisie znajdziecie moda, dzięki któremu V przypomina trochę bardziej Keanu Reevesa z fryzurą inspirowaną pierwszą częścią Johna Wicka. A przechodząc już do budowania postaci, to John Wick kojarzony jest głównie z pistoletami, chociaż ze strzelb i karabinów również korzystał. Na przykład w drugiej części, gdy polował na siostrę Santino D'Antonio, a później i na niego samego. Co najlepsze, to po trzeciej części wiemy też, że John potrafi rzucać nożami, więc fajnie byłoby również dodać tę umiejętność do naszego buildu. Ale od początku, zacznijmy od drzewek atrybutów. Levelujemy 20 poziomów zdolności techniczne, 20 poziomów refleksu i 20 opanowania. W refleksie, jak można było się spodziewać, wykupujemy dosłownie wszystkie perki z kategorii broń krótka. Bez wyjątku raczej wszystkie się przydadzą, no i będą świadczyć o wyspecjalizowaniu Johna Wicka właśnie w tej kategorii. Wprawdzie w Cyberpunku bronie dzielą się jeszcze na opcje Tech, Power i Smart, ale nasz V będzie używał jedynie pierwszych dwóch, bo nie wydaje mi się, żeby John Wick polegał na samonaprowadzalnych pociskach broni Smart. Takich najważniejszych perków broni krótkiej mamy na pewno zwiększenie szansy na trafienia krytyczne, zwiększanie obrażeń z pistoletów, zmniejszenie odrzutu, zmniejszenie czasu przeładowania, no i umożliwienie strzelania z pistoletów podczas uniku. Jeśli chcecie mieć w ekwipunku każdy rodzaj broni, to jest pistolet, karabin, strzelbę, to na pewno warto wykupić też jakieś perki z drzewka broń długa i demolka, ale wtedy zamiast wymaksowania drzewka zdolności techniczne, musicie wymaksować budowę ciała. W broni długiej w refleksie możecie wybrać zwiększenie obrażeń przy uderzaniu przeciwników kolbą broni, czy może też dodatkowy damage z karabinów, kiedy V stoi w miejscu. W demolce wtedy wybieracie coś takiego, by jakoś podzielić pozostałe punkty w drzewku strzelb. Wiadomo, rozczłonkowanie, szybsze poruszanie się ze strzelbą i tak dalej. Ale ja i tak polecałbym wam bardziej build pod same pistolety plus nóż, czyli wymaksowanie również zdolności technicznych. W craftingu nie bierzemy praktycznie nic, poza perkami umożliwiającymi używanie potężnych, legendarnych broni. W drzewku inżynierii mamy natomiast wiele perków pod bronie Tech i Power, co bardzo się przyda, bo właśnie takich pistoletów będzie używać nasz V. W granaty nie będziemy szli, bo w tym John Wick się nie specjalizuje, więc ominiemy wszystkie zdolności z nimi związane. Ale poza nimi wybieramy już sporo rzeczy, widzenie trajektorii rykoszetu, szybsze i potężniejsze ładowanie broni Tech, ignorowanie przez nią pancerza i parę innych powiązanych rzeczy. W opanowaniu chyba nie muszę mówić, że wybieramy praktycznie całe drzewko zimnej krwi, bo te bonusy są po prostu chore i strasznie OP. Zwiększenie odporności, zwiększenie pancerza, zwiększenie regeneracji zdrowia, obrażeń i zwykłych i odtrafień w głowę, gdy zimna krew jest aktywna, a nawet perk dający teoretyczną nieśmiertelność, gdy aktywna jest zimna krew. W skrytobójstwie też weźmiemy trochę perków, bo tak jak wspominałem, w trzeciej części filmu John Wick walczył z zabójcami na rzucanie nożami, dlatego tę zdolność tutaj też rozwiniemy, choć bez przesady. Bierzemy umożliwienie rzucania nożami, noże wywołujące zatrucie, oślepienie przeciwnika po trafieniu go nożem, bo w filmie taki zabieg też był przez Johna zastosowany. Poza tym bierzemy też kilka zdolności do skradania, zwiększania obrażeń podczas skradania, zwiększenie prędkości itd. Po drzewku umiejętności przejdźmy do ekwipunku. Wprawdzie John bardzo często polegał po prostu na tym, co akurat zabrał przeciwnikowi, ale swoją broń też zawsze musiał mieć. No chyba, że jesteście wyjątkowo zaangażowani w taki roleplay, to możecie sobie ograniczyć amunicję czy coś i korzystać jedynie z tego, co zabierzecie wrogom. Ale my przygotujemy Johna porządnie. Pierwszą bronią będzie Defense Access, broń, którą możemy znaleźć w mieszkaniu Judy w jej braindensowym pokoju. Defense Access jest bardzo fajną bronią, o ile nie w ogóle najlepszym pistoletem w całej grze. Jest to pistolet Power, czyli taki, który może rykoszetować pociski. Jego zaletą jest to, że zadaje spore obrażenia od elektryczności i ma fajny mnożnik trafień w głowę, ale przede wszystkim też wystrzeliwane przez niego pociski rozdzielają się na pół, przez co zwiększają szanse na trafienia i obrażenia. Kolor tej spluwy pewnie nie za bardzo pasuje do charakteru postaci, ale cóż, jakoś będzie trzeba to przeżyć. Jako drugi pistolet weźmiemy spluwę Tech, która może strzelać przez ściany. No więc jeśli dalej mało wam różu, to do zestawu z Defense Access dobierzemy jeszcze Lizzie, który strzela z prędkością 17 strzałów na sekundę. Wszystko to za sprawą tego, że strzela seriami po kilka pocisków przy maksymalnym naładowaniu, a przy tym wcale nie ma wielkiego odrzutu, tym bardziej z perkami, które wybraliśmy, przez co każdy przeciwnik spada praktycznie na jedno pociągnięcie za spust. Ale jeśli w jakiejś sytuacji by to nie wystarczyło, to pistolet nakłada także podpalenie, które ostatecznie wykańcza przeciwnika. Ale jeśli chcecie choć trochę upodobnić Lizzie do pistoletu Johna Wicka, to w opisie również zostawiam wam moda, który dokładnie to umożliwia.
No i pozostał nam trzeci slot w ekwipunku. Najfajniej by było, gdyby Redzi wpadli na taki pomysł i dodali nóż, który wygląda jak ołówek, o którym krążą legendy w świecie Johna Wicka. The world killed three men in a bar. A pencil. I know, I've heard the story, sir. The fucking pencil! Who the fuck can do that? Ale niestety musimy zadowolić się tym, co mamy. W drzewku wybraliśmy perki pod noże nie bez powodu, bo teraz dobierzemy naszemu V także nóż. Tak naprawdę każdy nóż się nada, weźcie po prostu ten, który macie najlepszy. We wszczepach teoretycznie nie powinniśmy brać nic, bo John Wick nie używał wszczepów, chociaż były to też inne czasy i oczywiście inny uniwersum. Tak czy inaczej możemy zamontować naszemu V Berserka albo Sandevistana, żeby móc strzelać w zwolnionym tempie, no i ważny jest też na pewno koprocesor balistyczny w dłoni, abyśmy widzieli trajektorię lotu pocisku w broni Power. Pozostałe wszczepy dodajcie wedle własnego uznania, cokolwiek macie najlepszego, zwiększającego pancerz, udźwig czy trafienia krytyczne. Najlepiej kiedy ubierzemy naszego V w garnitur, bo wtedy już totalnie będzie przypominał filmowego zabójcę. John Wick gotowo od stóp do głów, bronie, wszczepy, drzewko omówione, pozostaje przejść do prezentacji buildu. Przeciwnicy dostali już SMS-a, że John otrzymał na nich zlecenie. Przed wami gotowy build Johna Wicka. I to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać, czy ten film wam się spodobał i czy zamierzacie wypróbować ten build. W komentarzach możecie dawać propozycje na kolejne buildy, choć i tak obecna lista wyczekiwanych buildów jest już długa, ale spokojnie damy radę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!